Kiedy po raz ostatni miał pan narty na nogach? Jak to było? Narty to ja tutaj sobie czasem jeżdżę na takich zjazdóweczkach, czy pochodzę na biegówkach, bo lubię na biegówkach chodzić. Lekutki sprzęcik, nogi nie bolą. Z racji tej, że buty zjazdowe trzeba mocno dopinać, to niestety, ale już powoli moje nogi wysiadają, bo będę miał niedługo 70 roków, jak górale mówią. Ale to muszę dożyć jeszcze do sierpnia, do 6. To wtedy skończę 70 lat. Kiedy narty skokowe miałem 50 lat, bo ja byłem prawie 10 lat w Chicago i dlatego Amerykę nazywam swoją drugą ojczyzną. Ja kocham Amerykę. I tam moi koledzy, bo to górale wyjeżdżali za chlebem, ja zresztą też, to była taka emigracja zarobkowa z mojej strony. Pojechałem, żeby sobie warunki poprawić, bo taksówkarzem byłem przez wiele lat, a potem już ta taksówka się skończyła i wyjechałem do Stanów, ale nim wyjechałem, to jeszcze 5 lat trwało, ponieważ towarzysze mi nie dawali paszportu. Na co, po co wam tam jechać? Wy jesteście mistrz olimpijski. Ja tego paszportu nie dostawałem przez 5 lat, aż później w końcu, kiedy zacząłem tam dym robić, to jedź, masz. I dostałem ten paszport. I wtedy już się paszporty w domu utrzymało, a nie po każdym wyjeździe się oddawało. To tam właśnie w tej Ameryce ostatnie moje skoki były w wieku 50 lat. Nawet nie przewidywałem, że ja będę skakał w wieku 50. To mogę powiedzieć, że Noriaki Kasai, 49, skaczę zawodowo, wyczynowo i prawdopodobnie wystartuję. Nie jestem pewien, ale czytałem coś na ten temat. Więc skakałem na 50-metrowej skoczni, a to tylko dlatego, że moi koledzy mnie namówili, poprosili przyjeść. Musimy skocznie przygotować, bo w niedzielę jest konkurs skoków. No to nie ma kto. Trzeba po prostu wynieść w koszak śnieg na rozbieg. To, co armata nasypie, że będziemy to nosić. I tak też było. Ale jak żeśmy już tą skocznię przygotowali, tak Józek Marek, kolega klubowy z Wisły Zakopiańskiej, który tam jest na stałe, Wojtek, no to musisz wystartować, bo jak to będzie? Ja już zresztą powiedziałem. No i ten. Naskoczyłem sobie oczywiście. 2 skoki treningowe i później 3 w konkursie. Już nie pamiętam, który byłem, ale tamte 50 metrów było zaliczone. Wygrał Zakopiańczyk, też kolega mój z tego, z Wisły Zakopiańskiej. I ten. I potem jeszcze jeździłem, bo chłopcy skakali, to jeździłem, ale tylko tak sobie popatrzeć. A na narty też taka górka jest w Chicago, za Chicago usypana, to też tam ze 2 razy jeździłem. Nie miałem czasu, ale była taka niedziela, że tam pojechałem sobie na te narty. 50 lat mija od najlepszego momentu w pana życiu? Można to tak nazwać, bo wtedy rzeczywiście byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie w Sapporo. Nie dość, że ja ledwo wyjechałem, ponieważ był jeden towarzysz, który powiedział: wygraliście dzisiaj kwalifikacje, już 4. z kolei. No to wam gratuluję, ale na olimpiadę i tak nie pojedziecie, bo jesteście młodzi, nie macie rutyny i w związku z tym się pogubicie. To był działacz, który był w Sapporo. Ale jak usłyszał mój trener Janusz Fortecki świętej pamięci, tak zaczął się dym i mówi, jak to on nie pojedzie, jak on jest najlepszy. To ja też nie jadę, Fortecki Janusz powiedział. No i też dziennikarze sportowi, Wojciech Jarzębowski, Marian Macenauer, pamiętam, pisali na drugi dzień o tej całej rozmowie i w końcu przekonali tego pana, że ja mam jechać na olimpiadę, bo po turnieju 4 skoczni uznali, że byłem najlepszy z Polaków. To nie było
nic wielkiego, bo ja zająłem tam 17 miejsce po 4 konkursach. Ale że te kwalifikacje wygrałem i był trening taki 2 tygodnie przed Sapporo na luzie, gdzie dziennieśmy oddawali 8-10 skoków przy dobrych warunkach, to trener widział, że forma rośnie, ja sam się czułem dobrze. I szkoda by było tych 10 lat pracy mojej, bo jak ja to usłyszałem, że ja mam nie jechać, to po co ja trenowałem tyle lat? Po co ja gips miałem na nodze, czy na obojczyku, czy w szpitalu leżałem z wstrząsem mózgu 2 razy, bo ja myśmy w kaskach nie skakali. Jak się przewróciłeś, to wylądowałeś w szpitalu. I tak mi ten obrazek przeleciał przed oczyma, szkoda mi było, ale w końcu jak zatwierdzili, złapałem oddech i pomyślałem, ja ci pokażę, jak się skacze. Myślałem o tym panu, który też wiem dlaczego. Po czasie się dowiedziałem, dlaczego ten pan tak powiedział. Ja tego nigdy nie mówiłem, bo po co będę, jak chcecie, to ja wam to opowiem. Proszę bardzo. Bo tak się stało, że mój ojciec w Watrze wieczorem gdzieś tam siedzieli przy barze i ten pan też był. Trzymał kieliszek, bo on nie pił. Ten pan nie pił, tylko tak cyckał i patrzył, kto pije. I mój ojciec się mu ukłonił, dzień dobry panu. A ten pan mówi, a pan to kto? A mój syn skacze na nartach, Wojciech Fortuna. A to skacze, ale skoczkiem jeszcze nie jest, mówi. No to ojciec wziął za łeb i przycisnął pod bar głową i potem się to na mnie skrupiło po czasie, bo on mi powiedział. Ja mówię, no to narobiłeś mi dymu, że byłbym na olimpiadę nie pojechał. No ale on po prostu, jak on tak powiedział, że ja jeszcze nie jestem skoczkiem, tylko skaczę, no to ojciec w obronę stanął i tego. I śmiałem się z tego. Więc, a potem, kiedy już ten medal był, no to po Sapporo ten pan to mnie prowadził za rączkę jak chłopczyka. Nie chciałem się wyrwać, bo mi nie wypadało, ale to tak chodził koło mnie, jakby to on dokonał tego cudu. A że jestem już blisko tej opowieści, która już później była na czasie, kiedy wchodziliśmy z tym medalem do towarzysza pierwszego sekretarza, bo zaraz po olimpiadzie było tam spotkanie, to przed wejściem wydarł mi ten medal z ręki, w drzwiak, podniósł do góry i mówi, towarzysze, przywiozłem wam złoty medal olimpijski. A ja sobie tak myślę, no to co ja przywiozłem, co ja powiem. Ja nic się nie odzywałem, tylko gratulacje, lampka wina, precelki i do domu. 11 lutego skoczył pan 111 metrów, zajął pierwsze miejsce, ta jedynka gdzieś tam nie chciała się od pana odkleić. Jakie wtedy były emocje, uczucia od razu po oddaniu tej najdłuższej próby? Wie pan co, ja miałem jeszcze lepsze przeżycie jak 11 lutego, bo mnie dużo do medalu brązowego nie brakło w Sapporo. Tam było 3 Japończyków i ten drugi i trzeci mieli po 3 metry krótsze skoki ode mnie. Ale że ja niczego nie wygrałem takiego poważnego, nie miałem nazwiska wyrobionego, więc punktowali mnie jak chłopca. Zająłem 6 miejsce. I myślę, że jakby ta olimpiada była w Zakopanem, to ja bym przynajmniej miał brąz albo srebro. Tak by sędziowali, jak sędziowali Marusarzowi, który został wicemistrzem świata, a 5 metrów dalej skakał od Birgera Ruda w 1938 roku. No ale to nic się nie dzieje, ponieważ trener mi pogratulował, Wojtek, nieźle, 6 miejsce, to jest od Garmisch-Partenkirchen, już też lata minęły, bo dziadek miał tam 2 punkty, ty masz tu 1 punkt, tłumaczy mi tu dobrze wszystko, na dużej skoczni będzie lepiej, bo ja czułem się bardziej swobodnie na większych skoczniach. No i też tak żeśmy zaczęli treningi i od pierwszego treningu ja zacząłem skakać ponad 100 metrów i nie wypadałem z piątki. Więc oczywiście, że myślałem o medalu i marzyłem o nim. Do złotego medalu to tam było 10 kandydatów.
Kasaja zresztą też zapowiedział, że wygrał obydwa konkursy i pojechał, zrezygnował z czwartego konkursu turnieju czterech skoczni, bo powiedział, jadę trenować, bo chcę wygrać obydwa konkursy w Sapporo. Przyglądałem się jemu, skakał pięknie, stylowo, perfekcyjnie, lądował. Należało mu się to zwycięstwo na średniej skoczni. Te trzy konkursy oczywiście wygrał. W ogóle Japończycy, to on, to Yukio Kasaja, pokazał im drogę po medale olimpijskie, tak jak nam dziadek Marusarz. To on był pierwszym mistrzem olimpijskim i cała ta ekipa z lat 70. spowodowała to, że tam tych igrzysk olimpijskich było, Nagano było, Sapporo, Nagano, co jeszcze tam było, pan mi przypomnie. No i letnie igrzyska olimpijskie, dlatego zawsze mówię, że Japonia była dla nas bardzo szczęśliwa i latem, i zimą. I po mnie też tam zawodnicy wygrywali, Adam Małysz tam został na tej normalnej skoczni mistrzem świata. Tablica jest moja na dużej, Adama jest na tej średniej. A pan był zszokowany tym złotym medalem? Czy ja byłem zszokowany? Ja 111 i 115 to ja wcześniej na treningach skakałem, więc to nie był mój najdłuższy skok życiowy. Wie pan co? Zszokowany, pan powiedział, czy byłem. Nie, nie byłem zszokowany, bo ja byłem dobrze przygotowany do startu olimpijskiego i w duchu sobie liczyłem, że powinienem zdobyć medal olimpijski. Może nie złoty, bo kandydatów, tak jak powiedziałem, było 10. Ale do tego, żeby wygrać, to jeszcze trzeba mieć trochę szczęścia. Fajny wiaterek był, pogoda była taka wymarzona dla mnie, bo nie, na początku zaczęło padać, potem w sekundzie się to wyjaśniło, słonko przebijało. Tak, w takie warunki lubiałem, gdzie dobrze widziałem, co wkoło się dzieje. No i kiedy przyszła ta chwila moja, bo ja miałem numer 29 jeszcze, o to prosiłem trenera, żeby mnie w trzeciej grupie losował, bo to inne przepisy były jak dzisiaj. Wtedy, gdybym ja skakał w drugiej grupie, to ja byłbym medalu nie przywiózł do domu, bo były przepisy. Pierwsza i druga grupa skoczków, jeśli którykolwiek się wychyli za bardzo, odleci, stop, przerwa, obniżamy rozbieg i dopiero jedziemy dalej, bo tam najlepsi stoją, to kto wie, co się stanie. Po pana skoku też chcieli przerywać. Też była przerwa, belonożnik czeski sędzia powiedział, to tak nie może być, mówi, bo tam stoi Raszka, tam są jeszcze inni zawodnicy i mogą mieć wypadek, jak za daleko skoczą. Ale sędzia japoński, chyba kanadyjski, się sprzeciwił, powiedział, Fortuna był na średniej dobry, tutaj skacze bardzo dobrze i tu jest w trzeciej grupie losowany, jedziemy dalej. No mało brakowało i nie posłuchałby pan Mazurka Dąbrowskiego. Gdybym był losowany w drugiej grupie, to ja o to trenera Forteckiego prosiłem, a on mi mówi, oczywiście, że cię tak będę losował. A ta historia z brakiem hymnu i czekaniem prawie godzinę na to, żeby usłyszeć Mazurka? No tak się to wszystko dłużyło, wie pan, że już zmarznięciśmy tam byli. W końcu ja się pytam trenera, bo trener tam z tymi naszymi działaczami bliżej, co się dzieje, panie trenerze, mówię, bo już zimno jest i mówię, i tego, tyle czasu czekamy. A on mi mówi, wiesz co, już, no Japończycy nie przewidzieli, że któryś z Polaków wygra, więc nie mieli nut ze sobą. Ale już jadą, już nuty wiozą z Sapporo, dzwonili, żeby tam skądś wziąć, przyjechali. No i wołają nas na podium i ładnie Japończycy powoli odegrali, ale bardzo ładnie. Łezka się zakręciła, ale ja nie płakałem ze szczęścia, tylko po prostu przeżywałem po swojemu, cieszyłem się bardzo. Myślałem, ale się mama ucieszy, tata się ucieszy, a w duchu sobie myślałem, no widzi pan,
że warto było jechać, bo ten pan, który nie chciał, żebym jechał, dużo nie brakowało. Pewnie byłbym nie wyjechał, gdyby nie dziennikarze sportowi. A potem telewizja do rana była, bo to nie było tak, że do studia, tylko jak żeśmy z Bohdanem Tomaszewskim świętej pamięci pojechali do studia, to czekaliśmy na swoją kolej, bo wszystkie ekipy tam były po kolei. No i jak żeśmy odczekali na swoje łączenie, to dopiero 5 rano żeśmy przyjechali zmęczeni do wioski olimpijskiej. To jeszcze podpytam o kombinezon, bo podobno wymienił go pan za kryształ. Tak. To znaczy, bo jeszcze na średniej skoczni była nagroda, $150, nie mówiłem, ale to muszę powiedzieć. Oczywiście poszedłem do wiceministra po pieniążki. No to mówi, podpiszcie tutaj. Podpisałem $150, kopertka do ręki, gratuluję wam, do widzenia. Za drzwiami otwieram kopertę, patrzę się, że tam jest $50, więc pukam do tego pana z powrotem i mówię, wie pan co, ale pan się pomylił, bo ja podpisałem 150, a pan mi tu 50 włożył. On tak patrzy na mnie i przewraca oczami i mi mówi, a to wy nie wiecie, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na innym kontynencie, nam są potrzebne pieniądze. A ja mu mówię, mnie też są potrzebne, proszę pana, pieniądze. Wy wcale nie musicie startować. Dobra, idźcie. Poszedłem, wziąłem te $50, poszedłem do trenera i mu mówię, wie pan, co takie są jaja, że dał mi tylko 5 dych, a 100 wziął dla siebie. No już nie będę mówił po góralsku, co powiedział drugi trener, ale na literę S powiedział to S. Mówi, to 100 wziął dla siebie, a 5 dych dał Wojtkowi. No i wychodzę już z tymi dolarami. Na korytarzu spotykam świętej pamięci redaktora Blauta. Bardzo go lubiłem, bo też fajnie na nartach jeździł zjazdowych. Ważył ponad 100 kilo, ale dawał sobie dobrze radę, jeździł na Kasprowym z nami. I mówię, żeby coś napisał na ten temat, bo warto by było napisać, żeby ludzie wiedzieli, jak mnie wypłacili. A on tak popatrzył i mówi, wiesz co, jak ja bym o tym napisał, to jutro już bym nie pisał. No i temat zamknięty. Myślę, że trzeba się przygotować na dużą skocznię. Rękawiczki dostałem o 2 numery za duże, bo nie było. Ładne rękawiczki, ale wiatr mi czasem, jak tak nie ścisnąłem, to mi ich ściągał z ręki. Muszę sobie kupić piękne białe rękawice z japońskim kusłonkiem, bo tak mi się spodobały, że... No i zachodzę do sklepu i akurat $50 kosztowały te rękawiczki. Nie żałowałem, kupiłem te rękawiczki. Potem przyniosłem do domu pokazać kolegom do pokoju. No piękne, ładne. No i mówię im, wiecie co, idę tam na świetlicę z tym kryształem, bo muszę go sprzedać, może jeszcze co kupię. Jakiś ancuch, szprug, kombinezon, coś takiego, żeby fajnie wyglądać na dużej skoczni. No ale tam koledzy jeden poszedł ze mną i ja niosę ten kryształ z Julii, bo to Julia była. To był jeden z wygranych moich pucharów. Nie wiem skąd to wziąłem. W każdym razie z szafy go zdjąłem, zawinąłem w ręcznik i poleciał do Sapporo, bo wiedziałem, że za niego $100 dostanę. A $100 to była bardzo poważna suma, bo przeliczając to na złotówki, to $250 kosztowała parcela 1000 metrów. I niosę ten kryształ, już jestem tam w tym centrum olimpijskim, w tej dużej świetlicy, jak to tak nazwałem. Idzie Japończyk i już się przygląda w ten kryształ. Just a second, mówi, i wziął go do ręki.
I kręci, tu światełka się świecą, tak jak diamenty, i on do mnie mówi: how much? A ja tak patrzę, bo on miał zarzucony kombinezon na ramię firmy Mizuno, a ja mu mówię: maybe change? Okej, okay, mówi. Ale się okazuje, że on pół głowy wyższy ode mnie, zorientował się, że nie bardzo jestem zadowolony, że za duży będzie. No, no problem, mi mówi. I prawie za rękę i prowadzi mnie tam do pokoju. Do krawca mnie zaprowadził. A to było bardzo proste przeszyć ten kombinezon, bo te kombinezony nie miały rękawów, tylko tutaj się po prostu bezrękawniki takie były. Wystarczyło tylko przeciąć i szyć tu 3 centymetry. No i ten, ja włożyłem kombinezon, ten przeciął, zaznaczył 20 minut roboty, tyle co przejechał na maszynce. Patrzę się, wyglądam jak czempion, ale jeszcze go nie mam, tego czempiona. Więc to też na mnie dobrze wpłynęło, że w tym opływowym kombinezonie wyszedłem, pokazałem się pod skocznią. On tam miał nieprzyjemności, bo się pytali z początku, kto jemu sprzedał ten kombinezon. Skąd on go miał? No to gdzieś tam doszło. Ja nie mówiłem od kogo, tylko między sobą, bo to dziennikarze to wymacali. W każdym razie mówili, że mi ten kombinezon pomógł. A bryloczek, który pan zakupił i sam sobie napisał, że będzie mistrzem świata? I mistrzem olimpijskim oczywiście. Breloczek kupiłem, proszę pana, piękny brelok z napisem Sapporo 72, a z drugiej strony wkładało się go do maszynki i mogłem sobie napisać, co chciałem. Ciekawe, skąd pan to wie? Usłyszałem z dobrego źródła. No, więc napisałem: Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski, a Władzia Majerczyk stała koło mnie. Siostra, która siostry Majerczyk, i mówi: coś tam napisał. No to co widzisz, mistrz olimpijski Wojciech Fortuna? No ale przecież nie jesteś mistrzem olimpijskim. A ja jej odpowiedziałem: ale będę jutro. I się sprawdziło. Ona się uśmiechnęła i poszła. I te słowa po iluś tam latach wypowiedziała, ale to pewnie 40 lat już minęło, bo było takie spotkanie w Nowym Targu. Spotkanie olimpijczycy spod Tater, coś taka nazwa była. I tam żeśmy się spotkali, Władzia przyszła, bo wszyscy byli olimpijczycy, Józia. No i ja tu rozmawiam, a Władzia podeszła do mojej żony, mówi: ty wiesz, co on powiedział w Sapporo? A co powiedział? No kupił sobie medal za dolara i napisał sobie w tej maszynce: Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski. I on sobie sam wywróżył to. Mnie się to spodobało, że ja tak napisałem, ale się nie zastanawiał, po co ja to piszę, jak nie jestem mistrz, ale ja to napisałem. A sława pana przygniotła? Jak to było po powrocie do kraju? Sława? Tak, po tym złocie. Czy były takie momenty, że zagubił się pan na to chwilę? Moja mama tak powiedziała, że ja nie wytrzymałem ciśnienia, że sława. Czy ja sławny byłem? Nie wiem. Proszę pana, byłem mistrzem olimpijskim, cieszyłem się. Najszczęśliwszym człowiekiem na świecie byłem, tak jak przed chwilą powiedziałem. Może i rzeczywiście nie wytrzymałem tego ciśnienia, bo takie jest życie. Były takie jakieś przedmioty, które sobie pan sam sprawił jako nagrodę, prezent, czy jakieś wyjazdy? Jak pan świętował? Dużo nie świętowałem, bo w samym Sapporo żadnego święta nie było, bo jeszcze żeśmy musieli poczekać 2 dni na start Andrzeja Bachledy. Jeszcze tu, jeszcze tam. Pojechałem do miasta sobie coś kupić, tam jakiś prezent. I ten dopiero tu się zaczęły, dym się zaczął po przyjeździe. Bo każdy chciał autograf, każdy chciał kielicha wypić i to tak wyglądało, że nie wypadało odmówić. A że ja lubiłem towarzystwo, no to sobie i tu, i tam chodziłem. Właśnie, to był taki moment zatracenia? W Sapporo podeszedł do mnie trener kanadyjski, polski skoczek Sławomir Kardasz, i powiedział do mnie tak: słuchaj, Wojtek,
Jakbyś teraz ze mną pojechał do Kanady, bo mam Węgra, mam Madziara, mam Słowaka, i jakbyś ty ze mną pojechał do Kanady stąd, to jeszcze cię mogę uratować. On do mnie tak mówi. Ja mówię, w jaki sposób? Ty niczego nie dostaniesz, będziesz alkoholikiem. On mi te słowa powiedział. Ja nie wiem, czy ja powinienem z nim jechać, czy nie. W każdym razie ja wróciłem. Ja musiałem wrócić, bo ja myślałem o rodzinie swojej w dawnych czasach. Kiedyś ojcu powiedziałem, tato, ja nie wiem, czy ja przyjadę z tego wyjazdu. Ojciec się rozpłakał i mówi, synu, to ja się będę musiał powiesić, bo ja stracę pracę i matka też. Nie wiem, czy ktoś będzie z tych ludzi teraz mniejszych wiedział, co ja mówię, ale to niestety tak było. Gdybym ja pojechał, to by mówili, że zdradził ojczyznę, ojciec by był z roboty wyrzucony, mama to samo i zaszkodziłbym, więc nie mogłem tego zrobić. Ale kolega właśnie mi z Kanady powiedział, będziesz alkoholikiem, jak tam pojedziesz. Nic ci nie dadzą, nic nie będziesz miał. Miał rację w 100%. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Jak pan się czuł jako pierwszy złoty medalista w tym kraju? To jakoś oddziaływało na pana? No czułem się dobrze, wie pan, czułem, że mnie ludzie znają. Zresztą to jest po dzień dzisiejszy, bo jak ja na Suwalszczyznę przyjechałem 20 lat temu, proszę pana, to jak 15 lat temu, tu na stałe już, bo tak to jeździłem, ale już na stałe to 15, to jak wyszedłem do Kauflandu, to sobie myślę, tu będę miał spokój, nikt mnie tu nie będzie autografy, bo to tak jest, ja po dzień dzisiejszy dostaję 5 listów w tygodniu o autografy. Tyle, co sobie pomyślał, że nic mnie tu nie będzie zaczepiał. Facet podchodzi i mówi, pan Wojtek, a co pan tu robi? No i do sklepu idę, proszę pana. A skąd się pan tu wziął? Tak facet, który, bo tu ludzie kochają te skoki narciarskie, wie pan, są bardzo popularne po dzień dzisiejszy, bo to od Małysz pociągnął teraz Kamil Stoch i nasi pozostali i ludzie tutaj oglądają i Żyła i wszyscy znają i ten i stąd. Nie ukryje się nikt. Ktoś, kto skakał i jest znany, no to się nie schowa do piwnicy. Dlaczego mieszka pan w Szelmęcie, a nie jednak Zakopane? Ponieważ po przyjeździe do Zakopanego, tam mieszkałem, tam kupiliśmy sobie góralski apartament z żoną z Chicago, jak przylecieliśmy, bo musiałem gdzieś mieszkać. Ale w międzyczasie, jak przyleciałem, to się dowiedziałem, że wymeldowało mnie sądownie na ulicę donikąd. Nie miałem żadnego dokumentu, bo burmistrz powiedział, skąd to nie my? My cię nie wymeldowaliśmy, tylko z tamtej ciągłówki cię wymeldowali. Ale zadzwoniłem do sądu i powiedziałem, że mam, tak się nazywam się Wojciech Fortuna. Nim była taka sprawa w 2003 roku o wymeldowanie mnie donikąd. Ja bym chciał wiedzieć, kto to mnie wymeldował, na czyj wniosek byłem wymeldowany. Panie Wojtku, ja pana bardzo dobrze znam, bo pan się znał z moim mężem, wyście lubili czasem posiedzieć. Zaraz panu to wyciągnę, ale proszę mi tylko napisać, bo ja ten dokument od pana potrzebuję, że pan to potrzebuje. Ta pani mi to przysłała, a tam jest napisane, wymeldowany na wniosek Urzędu Miasta. W związku z tym szybko zadzwoniłem do burmistrza Zakopanego i powiedziałem, panie burmistrzu, pan wie, co ja zrobiłem z oznaczeniem zasłużony dla miasta Zakopanego? No nie wiem, co pan zrobił. No w związku z tym, że pan mnie wymeldował sądownie na pański wniosek, tak ja oznaczyłem psa kundla, proszę pana, i on z tym oznaczeniem goni po ogrodzie. A legitymację przybiłem papowcem do psiej budy. I tak żeśmy się rozstali.
Ja jestem tu na Suwalszczyźnie, bardzo dobrze się mi tu żyje, ludzie mnie tu szanują, jestem honorowym obywatelem miasta Suwałk i honorowym obywatelem Podlasia. Czyli nie zamieniłby pan tego miejsca? Na żadne Krupówki ja się nie zamienię, bo ja mam domek w Gorczycy. To jest piękna miejscowość malowniczo położona przy jeziorze Orlim, a z tyłu mam bramkę do Puszczy Augustowskiej, bo ja w centrum Puszczy, więc idę sobie na grzyby. A z przodu mam ryby. Więc jak mógłbym się, wie pan, zamienić? Do Zakopanego i tak będę jeździł, bo to jest moje piękne miasto, tam się urodziłem. Mam wielu kolegów, przyjaciół. Teraz też byłem parę dni temu, bo musiałem odwiedzić rodzinę. Moja mama jest tam pochowana i brat. Więc muszę tam raz w roku jeździć, ale tylko jeżdżę sobie. I wracam z powrotem do swojego domu, z którego już nikt mnie nie wymelduje. Dziękuję bardzo.